the Royal Huntsman. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze znad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. And this one is important, since we noticed the Drowner contract didn't have any money amount attached to it. Good to know before we start talking to the Reverend about it, since you may remember that contract said it was from the Church of Eternal Fire, so probably the Reverend's outfit. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Well, it sounds like they're expressing that our contract isn't going to work out to 80 orens per. Bywaj. But we sort of got to that text out of order, it seems. Oh yeah. And for some reason in the grass, you will frequently find these freaky little monkey things with giant ears. They'll follow you around sometimes. No name, though. Just bouncy, bouncy. Okay. You find different kinds of shrines in different areas of the game, and if you have the correct offering or what's required, you can leave it there. Yep. Not too many of the peasants are out yet. Most seem to be hiding. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Dawno już tak nie padało. Nie chcemy tu takich jak ty! Yeah, with the townspeople, if you want, you can usually give them some food or something else like that, and... Bywaj. Sometimes they'll part with interesting information. They occasionally do know stuff about a monster or an herb or something along those lines, so it is worth our time. Speaking of which, herbalism is pretty straightforward. You just run up to something by the side of the road and collect it. The Celadine is actually pretty useful because we have that Frightener's Eye potion, which needs... Well, you can't see it here, but the Celadine is one of the green herbs, and the Fangs are one of the blue herbs, so between that we can make our Frightener's Eye potion and get our one bonus talent point. Stoi przybłę, znaczy człowie, kim żeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnuję. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy ubaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak?
No, oglądnąć musimy. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Ale będzie błoto. I didn't catch that. But here's the Reverend. Definitely the man we came to see. Zgiń, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. So, at least we've got a job, although we'll have to wait till night for it to be useful. We know, we already asked him about the pins. Ah. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Alright, well, let's... Pogoda ohydna. Good. Good to know. The Holy Flame, we now in our quest inventory have 5 what look like votive candles to put at the various shrines around town. But unfortunately, that means we've basically got a day to kill with nothing to do. We can head around the town. If we look at the map, it's basically a big circle. The little red dots now we have marking all the shrines that we'll need to place the candles at. But yeah, we basically, you could circle around to the fishing village. There's another little village up here. Crypt. Abigail's hut. You may remember we saw a contract for Abigail the herbalist. What did she want? Coxstein wanted the ghoul's blood. I think she wanted the Barghest heads, which is a little bit strange for an herbalist. But I think we'll make the rounds of the town. But first we'll do a quick save game because I think we're coming up to an important decision. Zgolimy ci brodę, pokurczu! Hen do żony krasnoludy! Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź! Brodę mu ogolimy! Yeah, and obviously a dwarf is not fond of that idea. So, it's time to make a little decision. What do we consider the Witcher's place? Are we keepers of the peace? Or do we let people sort these things out themselves? Or people and dwarves, I guess, in this instance. Place your votes. See you next time.